Buu! Mam cię? Zgadza się, to znowu ta pora roku, kiedy duchy i straszydła biegają swobodnie, a ty możesz dostać poszewkę na poduszkę darmowych cukierków, po prostu podchodząc do nieznajomych. To Halloween. Już słyszę, jak krzyczysz do radia, przeklinając mnie, szargając moje imię plugawymi obelgami i mówiąc: ale czas nie działa w ten sposób, Backroomie, drogi Ralfie. Jak może być Halloween? I miałbyś rację, ale wiesz co mówią? Gdzieś jest 31 października, a przynajmniej taką postawę przyjęli mieszkańcy poziomu 11. Nawet wędrując po mniej zaludnionej strefie, trudno byłoby nie zobaczyć pomarańczowo-czarnych serpentyn lub papierowego szkieletu w oknie, ponieważ wszyscy tutaj przygotowują się na dzisiejszy wieczór. Naturalnie, ze wszystkimi dziwactwami związanymi ze starzeniem się w Backroomie, zdecydowaliśmy, że przynajmniej na dzisiejszy wieczór nikt nie jest za stary na cukierek albo psikus. Możesz nawet zobaczyć mnie, drogi słuchaczu, w moim kostiumie bestii poziomu 5, który zrobiłem ze starego garnituru i maski ośmiornicy z papieru maszę. Jeśli to zrobisz, nie krępuj się powiedzieć cześć i załadować mnie kilkoma dodatkowymi podwójnymi palcami w rozmiarze king size. Ale dygresja. Nie, drogi widzu, dzisiejszy program nie będzie półgodzinnym wymuszaniem na mnie słodyczy, choć bardzo mi się to podobało. Nie, dzisiaj jesteśmy tutaj, aby powiedzieć historię. Przerażającą historię, ponieważ dzisiaj jest... No tak, już mówiłem o duchach i straszydłach, ale tak czy inaczej, dzisiaj powiem wam przerażającą, prawdziwą historię. Głowy haka, strzeżcie się, strzeżcie się. Mówi się, że pewnego razu wędrowiec, być może taki jak ty, jechał ulicami poziomu 69. Nie śmiej się, drogi słuchaczu, to nie jest noc na humor rodem z gimnazjum. Nie, w Wigilię Wszystkich Świętych nawet tak zwany seks numer powinien zbudzić strach w sercach naszych najodważniejszych słuchaczy. Poziom 69 to przerażające miejsce, nieskończona autostrada pokryta mgłą, ale myślę, że mogę uczynić ją nieco straszniejszą. Przejdźmy do historii. Samotnie na poziomie pewnej halloweenowej nocy, mając do dyspozycji tylko reflektor samochodu, nasz bohater eksperymentuje z pokrętłem radia samochodowego, a w szumie słychać głos. Tragedia dotknęła rzeźnie Glopi. Joe dokładnie rok temu, gdy właściciel zakładu Joseph Glossfire został pozbawiony głowy przez zabłąkany hak do mięsa podczas rozbioru mięsa na słynną miejską ucztę Halloween. To była smutna okazja dla nas wszystkich, ponieważ stary Glopi był kochanym członkiem naszej społeczności. Nasz bohater jest dezorientowany, skąd to może nadawać, ale słucha dalej, zafascynowany krwawą historią, która wypełnia jego uszy. Wygląda na to, że sprawy pogorszyły się dla przyjaciół i rodziny Glopiego, ponieważ wydaje się, że jego duch nie został naprawdę uśpiony. Nasz bohater słyszy słabe drapanie w drzwi samochodu, a nie zwraca na to uwagi. To pewnie tylko wiatr, myśli. Na początku dzisiejszego dnia widziano dziwnego mężczyznę z dużym hakiem zamiast głowy, chociaż nie potwierdzono związku, do tej pory doszło do 12 morderstw, a policja podejrzewa, że stary Glopi, a przynajmniej to, co z niego zostało, może być nawet 13 tych morderstw. Policja twierdzi, że morderstwa nie wykazały zbyt wielu wzorców, ale wydaje się, że ich celem są ludzie, którzy jeżdżą samotnie w swoich samochodach. Zdrapka, zdrapka, drapanie. I słyszysz drapanie haków lub narzędzi przylegających do haków? Nie kłopocz się z dzwonieniem na policję. Dla ciebie jest już za późno. Scratch, zadrapanie, drapanie. Nasz bohater słyszy to teraz. Drapanie. Z pewnością transmisja nie mogła dotrzeć mnie, myśli. Niemożliwe, żeby ten wypadek wydarzył się w Backroomie, to na poziomie 69. Ale drapanie staje się coraz głośniejsze, a on wciąż nie może wyjrzeć przez boczne okno w obawie przed tym, co może zobaczyć. Drapanie, drapanie. Radio przestaje działać. Cholera, i to akurat wtedy zaczynało być dobrze. Teraz jesteś sam na poziomie 69. Jedziesz zamgloną drogą i nawet dźwięk radia nie jest w stanie zagłuszyć twoich myśli. Sam w ciszy zaczynasz słyszeć odgłosy, na początku ciche, ale z czasem starają się wyraźniejsze. Czy to drapanie? Nie, to musi być tylko wiatr, prawda? Prawda? I cóż, to było na tyle z tego odcinka o bycie. Dawno nie było bytu, więc postanowiłem nagrać jakiś byt. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja z tego miejsca żegnam i do zobaczenia. Na razie.